To są generalnie historyczni szalbierze, polityczne lizusy, moralne, intelektualne pierwotniaki. Jak jest poważny kłopot albo jak się zbliżają wybory, to ta ekipa zawsze i niezmiennie zaczyna wyciągać listy agentów. Na moich oczach ten instytut przestaje być Instytutem Pamięci Narodowej, a staje się Instytutem Kłamstwa. Widać, jaka tam główna żeria pracuje, jacy niepoważni ludzie w tym instytucie mają coś do powiedzenia. Ja uważam, że to jest instytucja nikomu niepotrzebna. Instytucja w dużej części szkodząca. Najpierw powinniśmy odwołać pana prezesa Kurtykę, bo szkodzi Polakom, niszczy polskie autorytety, niszczy historię, a potem powinniśmy zlikwidować IPN. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że dzisiaj problemem Polski są Kaczyńscy, a nie agenci. W Polsce jest taka kategoria ludzi, których dotknąć nie wolno. I jest druga kategoria, o których bezkarnie można mówić, pisać, głosić całkowitą nieprawdę. To haniebne moralnie. Tak uważałem, uważam i będę uważał. Sprawnie działające państwo polskie jest jedynym skutecznym obrońcą. Jedynym skutecznym realizatorem praw. Więcej filmów na www.aha.pl.